Witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę z Xboxa pójdziemy. Sobie z mikrofonem od Stasilis, ale to tam chusteczkowo by przyjęło się. Gra jest ustawiona na 40% głośności. Głos, który mówi, jest na 100%, jeżeli chodzi o to. W momencie, kiedy ja będę się przewracał i tam do tego, skrzypienia mogą występować. Sobie. W momencie, jak ktoś wejdzie do mojego pokoju, się wyciszam i wtedy będzie, miejmy nadzieję, XD. Tak. Twitch niech mi się przebierze tu. W tą stronę. Parę zakładek sobie tylko odznaczę. Będziemy dzisiaj lecieć na podpisowej mapy. Pierwszy odcinek z tej właśnie, tego DLC-a, już mapy był w YouTube, pół godziny. A na sam koniec sobie zrobimy historię, którą wcześniej zaczynali, czyli historię prędkości, która była w pierwszym odcinku. I obecnie to zrobimy. Jest 5 takich historyjek, więc. Come on! Let's take this monster for a spin! Odcinek. To oczywiście było tylko przyspieszone do 1 minuty i później całość była taka jak na samym początku, czyli taka 18 sekunda. No i lecimy sobie wyścig najprawdopodobniej. Technically that's more than 1400 brake horsepower you've got there. As I said, Hot Wheels have always been designed to go really fast on custom tracks. So, what do you do with the track? Well, you make it in segments so people can build whatever they like. Then you invent a battery-powered booster to shoot cars along the straight and a speed brake to slow them down for tight turns. You can even tune how fast the booster will propel the cars. But why stop there? Loops, jump ramps, bank turns, gravity drops, trestle bridges, chicanes, crossovers, lap counters, multi-lane side-by-side racing launchers. All fully compatible, of course. That's just good engineering. They even made an auto shop with a working dyno and a teeny tiny oil can and wrench to tune up your cars. I played with it. It was nice. So, why is the track orange? It's like bright orange. Can't argue with that. As you know, nothing is more exciting than seeing cars racing side by side. Hot Wheels made loads of accessories for this, including launchers for the start line, speedometers to clock the speed of passing cars, and finish gantries that could show which car had won. No cheating allowed! In the 70s, there were dedicated multi-lane track pieces, including the Fat Track, which was 3 lanes wide and had no dividers for a risky overtake. There's even more fun stuff to play with. You've got figure eights, multi-story garages, rubber band stickers, and even giant sharks and dinosaurs that chomp on the track. Why else do you think we got a giant dragon right here at the park? So, why make your cars go really fast on plastic track? I give up. Why? So they go further when they jump off the end, of course. Come on, let's go. Okay, lecimy dalej. This is gonna be epic. I'm riding along with you for this bit. Punch it! Let's see the twin mill fly! Oh, so aerodynamic! Yeah. Academy will be talking about that one.
Ci spiace. Niente, voglio aver panoppia. Jak to tak możliwe, panie? This is gonna be epic. I'm riding along with you for this bit. Punch it! Let's see the twin mill fly! This is way better than when I used to build ramps out of books! Yes, może. Zobaczmy. Oh yeah! All the thrill seekers at the academy will be talking about that one. Dobra, to teraz w takim razie, skoro my to zrobimy, to robimy teraz tak. Nupę. Mamy chyba tylko strefę. Nie, mamy jeden wyścig, dobra. Jeżeli mamy tylko jeden wyścig, to zróbmy. Dobra, to się zaczyna tu, więc. Wybany do wyznania życia. Lecimy. O, blablabla, przebić. Myślę, wow. Może być cięty. Noż, prawie. Z góry jest lepiej, chyba mi się zdaje, tak? Więc lecimy z góry w takim razie. No, z tego nie jestem, z tego nie jestem. Tylko dwie gwiazdki. No tak, będzie trzecia. Spokojnie. Jak tym autem da się zrobić? 225, a które to? A tu gdzieś. Gdzieś to? Zobaczymy, damy radę. To jeszcze można zrobić, a wyścig pewnie chyba. Fajnie zrobili animację w momencie, kiedy jest, są
drzewa fajnie tak przy maksymalnej ilości rzeczy, ale jak się zbliżymy, to tak znikają. I przyspieszasz. Kolejny. Stanęło się. Już się zastanawiałem, gdzie ja mam jechać. To 7 kilometrów. Chyba po prostu bardzo się rozwalić w sobie. Pytanie, czy wolno walimy, a nie, to są przyspieszacze. That will be popular at the academy. Get it? Pop? LA called. You're ready for the next qualifier. Don't want to keep her waiting. Mamy klasy. Complete this and I'll upgrade your rank to pro. I'll let Alejandra know you're on the way. Hola, amigo.
I was looking through Haley's old Hot Wheels catalogs, and I might have something. But I need you down here, like, right now. You learn? Żebym ja się tam nie... I think you're funny. You have arrived at your destination. No, mamy klasę pro rank. Haley says she's always wanted to see what this thing can do on this scale. So for that, I think we need to take it surfing. For your next qualifier, you'll need to prove you can take on the water flumes at high speed. Let's go. Hit it! Żebym wam pokazał to dzieło sztuki, to jest zajebiste dzieło sztuki. Normalny autobusowo coś tam. Znaczy co? O, tam w ogóle ktoś siedzi, o tu. A to ta babka, okej, dobra. No. Fajny autobus, prawie że. Remember, surfing is all about balance. Tak. First bloom coming right up. O, panie, że tak klipiłem, kurwa, normalnie. We'll take the speed boost to the top and skip the queue. Okay, next bloom coming right up. Remember, you want to move with the water, not against it. Amazing! Looks like you're going back to school at the academy. You're a pro rank now. Oh, and you can keep the Diora. Potulnia wzmurza szacunek. You made it through the qualifier. You are now officially an academy pro. I've added all the new events to your schedule. Something tells me you're gonna love these. How would you like to learn a bit more about Hot Wheels? Want to learn about the famous orange track? Absolutely. Be there soon. It's time to learn about the greatest rivalry in Hot Wheels history. Meet me here. Snake or Mongoose? Come on down, I'll explain. There's something really special about taking a bunch of professional drivers, grouping them up into teams, and having them race. If you ever just want to race, Horizon Tour is your answer. We're ready to take the faster cars out of the garage. Don't get me wrong, we're gonna hit some eye-watering speeds up here.
But we have to do this carefully. Each time you rank up at the academy, I'll let you drive faster and faster cars. Wąż i mangusta. You're probably wondering what all this snake and mongoose talk is about, right? You take the yellow car, I'll take the blue. I'll explain along the way. You've heard of Don Prudhomme and Tom McEwen, right? They were famous NHRA drag racers in the 70s, who had a friendly rivalry going on for years. Don was a four-time National Hot Rod Association champ and Motorsport Hall of Famer. He was nicknamed the Snake. And Tom McEwen was another dragster who won the NHRA US Nationals. They called him the Mongoose. They were both well-established racers in their own right. As the two of them competed in the US Nationals over the years, they crossed paths numerous times, which sparked a friendly rivalry between them. Mattel proposed to make a series of toys based on the rivalry between the Snake and the Mongoose. The Hot Wheels sponsorship led to all kinds of drag-themed stuff. Hot Wheels came out with all kinds of new lines back then. You had sets like the Rod Runner and the Big Belter, which launched cars with rubber bands. The Big Belter could even detect jump starts, which is pretty cool, right? These were a smash hit and propelled both Hot Wheels and drag racing to greater levels of fame. Heavyweights were designed to go faster on gravity drops, and sizzlers had little battery-powered motors, so you didn't need a launcher. Named Paul Tam started drawing six-wheel designs like Six Shooter and Open Fire. Hot Wheels didn't stop there. There were loads of other innovations like tempo printed patterns on the cars, which no one else was doing. Woo-hoo! Then you had the Hot Wheels Collector's Club kit, where you could mail in to get either the Boss Bus, Heavy Chevy, or King Cuda, all with open hoods, big supercharger blowers, and silver paint jobs. Oh, so cool. Wish I'd been around back then. You know what? All this talk about drag racing has given me an idea. The cars in the original Snake vs. Mongoose set were powered by rubber bands. These ones, well, aren't. How about you and I test them in a drag race? Mm-hmm. Okay. Bring it on, Hayley. Time to see if that Snake has a bite. Rod. Nie są trzy gwiazdki w mojej ocenie.
Czek, czy tam była już klasa O? Czekajcie. Dobra, to jest ta klasa. Czyli tym samochodem możemy wziąć na szybsze. Okej. Okej, chciałem testować, czy wylecimy poza mapę. Okej. Lecimy dur. To teraz bierzemy większy rozmiar. W takim razie teraz możemy zrobić może ostrzegawcze, tylko od której strony? Tu witam, witam panie Mister Jacobo, dzień dobry, witam, dobry wieczór. Co tam jak, tam jak, tam aktualizacja do ETS, no? Okej, balon jest, ale troszeczkę nie tak miało być, ale jednak gwiazdka jest. Lecimy solo, lecimy Hot Wheelsy.
Niebezpieczny sprint. Kanionie oczywiście. Żeby nie było. Ja nam za styl nie jest, żeby nie było też. Lecimy, kontynuujemy klasę F2. Najczęściej tutaj na razie zamieścili tą klasę X w tym dodatku. Stawce chyba jest do klasy dowolnie. To jest osobne do klasy X. Zależy nie ma od klasy B. Faktycznie klasy D. To by miało być nic. No, mamy dopiero od klasy B. Później A. Ale nie ma klasy C. Tu nawet klasy D. Tworzenie czas, tylko nie mieliśmy dać czas dla D i C. Jest raz. Fajnie sobie wziął klasę D. A my potrzebujemy klasę A. Ha! Nawet klasy D nie możemy wziąć. Niebezpieczny sprint robi wrażenie. Tutaj panie Tomcio, pan 1020. Dobry wieczór. Mam alergię na donut, jeżeli streamuję na konsoli, to raczej nie mam. Jeżeli streamuję na komputerze, jak najbardziej mam.
tym momencie Forza jest moja prawda. Ja tego chcę. No fajnie. Ludzi. Problemo. Zdję głośno. Bo grę mam na 40, a głos mam na 100. Miejmy nadzieję. Miejmy taką nadzieję, że jest to przerwa. W tym momencie akurat. No to jak będziemy mieć następny live na kompie, a będę przechwycał go z pomocnika niestety, to wtedy mikrofon jest o niebo lepszy niż ten, co mam akurat. Tak. Lecimy na chłopkę sobie, oczywiście w tym momencie. Pytanie, ile mamy tu skoczyć? 300? Nie wiem, nie widzę, ile lecę. O, lecę. 170 czy 80. Dwie gwiazdki, bo było tam na 400 z tego co wiem. Żeby zrobić. Czekaj, gdzie jest ta historia? Wszystko. O, historia. Pytanie, czy nam to... O, odblokuję. Hey, you'll be doing all the driving for this one. Here, take the keys and I'll be on the radio. Okay, przez radio, dobrze. Fair warning, I've got loads to tell you. But I promise it'll be worth it. Were known as the Blackwood era because the previous red line tires with a red pinstripe were discontinued in 1977. Then there were hot ones with thinner axles, ultra hot, the new wheel design, real riders and actual rubber tires. Those were pretty popular. Let me think. You've got crack-ups with damaged panels, colour shifters that changed in water. Oh, and you know the blue car blister packs you can recognise from across the store. Those started in the 80s too. Cars. I didn't know that. Oh, well, now you know that.
za 61 musimy uzyskać ciągle. Ciągle, prawda, minąłem. Fajnie znowu to wygląda. Tobie. Tak cały czas dodać do celu, musimy sobie. Basically, since 1995, when they split up the product line into series and brought in numbering and limited editions, collecting Hot Wheels has gone from a hobby to a full-on obsession. Wygranie na padzie nie muzyka. Daj mi opuszczę. Chyba, że możemy przez te rurki wypaść, więc... sobie lecimy na spokojnie przejść. Mattel bought Tyco Toys in 97, makers of the Matchbox brand of toy cars. This brought all the miniature toy cars under one big roof. Wszystkie pałamy. No, na koniec, mamy przyspieszacze jeszcze. I've set you up with a rip rod for this one. Off-road series 2014, code BD00. One of the new lines Hot Wheels created was called the Treasure Hunt series. Limited production, super collectible. Obviously, we can't go into a toy store or convention floor, so I'll simulate the experience with some treasure chests. Seriously, poważnie. No mamy akurat... Tak. Ale to jest na łodzie. Mamy samochodem. Mamy dwie skrzynki. Mamy 20 na 2 gwiazdki. Ale może coś... O, że coś będzie. Na razie jeszcze 11 mam. Hey, I hear there might be a Pearl Diver paint edition up for grabs next. This is my whole life. Okay. No. 15. 16. Ah. Oh, but just 15. Off! I hear there's a first edition with chrome wheels in this next chest. Better be fast! No problem! Coś jeszcze? Przedwie... 30 mil! Bawi! Co? Nie na szczęście. Jeszcze jedyś. O, tego głupie tu była. O, jest. Hmm.
natychmiast zarobione. Moi drodzy. Zarobione i... I jak to? Najlepszym stylu oczywiście. No i oczywiście 3 gwiazdy. Niech tylko my się pojawimy. By the way, you don't have to pay for fast travel here at the park. The Hot Wheels people know how to carry cars around. Dobra, się tutaj jeszcze naszych przygód. Zobaczmy, co sobie możemy odebrać. Bo wyścigi to jedno, ale wyzwania też możemy odebrać. Ubranie. Zmuchany czołg, ubranie też widzę. Mam dwa pojazdy, żeby sobie odebrać. Forza z edycji Hot Wheelsów. Rip Ruda też z edycji Hot Wheelsów. I zjeżdżania zabawka Hot Wheels. Klakson też do odebrania. 84% z klasy B zrobione, 34% z klasy A. Dwa dodane auta, tak jest, dokładnie wyróżnienia w umiejętnościach mamy jedno. To jest tej podstawowej chyba mapy, z tego co wiem. Tak, i tu mamy odkrycia. Jedno tu. I drugie też tu. Tu nie mamy nic. Mamy 9 losowań na sam koniec. Zobaczymy, co wygramy. Hondę z 2000. 25 tysięcy kredytów. 10 tysięcy kredytów. Kolejne 10 tysięcy kredytów. Camaro ZL1 Chevrolet oczywiście. Peugeot 205. Jaguar Light Wilk E typ stary, ale żółty. BMW X6 M2015 i 4000 kredytów. Na ten moment kolekcja samochodów. Hola, my friend. These are all the cars you've ever owned. There are some gaps in your collection, though. You should do something about that. Hey, my friend. Nice collection. Some of the cars you don't have can be purchased from the auto shop directly from here. Możemy też i tak. No by się coś zmieni pewnie? No tak. Playlista. Jak zawsze. Moi drodzy. Muszę ukryć UI. Nie, żeby nie było, moi drodzy, w tym oto przepięknym miejscu sobie zakończymy dzisiejszego live widła. Następny live wideo będzie najprawdopodobniej jutro, tylko z tym, że z lepszym mikrofonem, tak mówię, i oczywiście z pomocnika, czyli tak, konsola teraz streamujemy, to będzie obraz akurat z komputera do konsoli. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i cześć.